to gra. Proszę bardzo, jest ta właśnie uroczysta, wiekopomna chwila, kiedy nomen omen wieko skrzyni uchylamy. Tak wygląda skrzynka z fabrycznymi AKM-ami, czyli automat kałasznikowa modernizowany produkcji sowieckiej, rosyjskiej, radzieckiej, lata 60. ubiegłego wieku. Tadam, skrzynia jest. Tak, pozdrowienia z przeszłości. Upakowoczny list, jaścik numer skreślony. Naimiennowanie gruza, tak jest po rosyjsku. Naimiennowanie gruza 7,62 mm, automat kałasznikowa modernizowanej z ZIP. Zestaw części zamiennych? Nie, zestaw części. Ok, więc tutaj są owe kałasznikowe. Proszę bardzo. I co zawiera taki zestaw fabryczny? Zacznijmy od bagnetu. Bagnet jest numerowany oczywiście w stylu sowieckim, czyli jest to elektropisem. Tak powinno być. Nie dziwcie się, później nabywając te AKM-y, że one mają bagnety, które noszą ślady przenumerowywania, że czasami numer jest niezgodny, nie zagwarantuje wam zgodności numerycznej. Ponieważ to są bagnety, które były wielokrotnie przerzucane między skrzynkami, w każdym bądź razie są. Jak działa bagnet do kałasza? I po co ma tą gumę? Jak jesteś rosyjskim dywersantem gdzieś na głębokich tyłach i chcesz przeciąć przewód elektryczny pod napięciem, to robisz sobie nożyce i żeby cię prąd nie kopnął, to masz tutaj gumę, a tu bakelit. I cyk. I oczywiście tutaj idzie łuk elektryczny i cię ładnie telepie. Także brawo, brawo za pomyślunek. Więc tak. Przewodów elektrycznych tym nie przecinamy, chyba że lubimy mocne wrażenia. Dobra. O. Zobacz pan, panie operatorze. 8, 6, 2, 3. Zamazane, zamazane. 8, 6. A nie, ty, zgodne. A to bardzo mi miło. To mamy jeden zgodny. Co najmniej jeden zgodny. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj będzie taka boczna skrzyneczka. I w tejże skrzyneczce bocznej będzie się znajdowało całe wyposażenie pozostałe. Czyli, proszę ja was, tu mamy akurat... O. Fabrycznie nowe. Torby na olejarkę, trzy magazynki, bo czwarty podpięty do broni i zestaw do czyszczenia. Wszystko oczywiście na mosiężnych zapinkach, skóra z jakiejś biednej świnki, tudzież innego byka, urżnięta, jojo. Jest proszę was, rok 1900, nie wiem który. Ale jest GOST, czyli główno i systematyczny, takie coś jak ISO po naszemu, czyli norma, norma jakości wykonania. Okej, okay. Grzebiemy dalej, bo tu jeszcze powinno być troszkę wyposażenia. Mam nadzieję, że znajdziemy. Trzeba niestety wyjąć bronię. Z bagnetu to nie strzelał, nie będzie, to można rzucić, ale do kałasznikowa z szacunkiem. Tak jest. Odłóżmy więc na razie broń. Produkcja to jest Iżewsk. To jest Tuła. Zobaczcie, mamy różne roczniki i różny poziom wykończenia. Tu jeszcze jest chwyt drewniany, a tu już mamy chwyt z bakelitu bodajże. Okej, okay. Tutaj mamy znowu Iżewsk.
Gdybyś ktoś pytał, czym się różni Iżewsk Tuła, czyli dwóch wiodących, jedynych producentów w Rosji, a niczym się nie różni. Tam różni ludzie próbują dopisywać historię, że a Iżewsk lepiej, Tuła gorzej. Nie, no kochani, to jest te same maszyny. Pracownicy na podobnym poziomie. Lufy chromowane. Co mogę powiedzieć, bardzo mocny chrom jest na lufie. Tutaj niestety w pewnym okresie, czyli w początkowym okresie, to Radom mógłby się uczyć od Rosjan. No i nauczył się. Natomiast oni od początku mieli bardzo dobrze opracowaną technologię chromowania. Trafiło nam się jedna skrzynka z magazynkami bakelitowymi. Powinny mieć gwiazdkę. Czyli mamy Iżewsk lub Tułę, Tulski, a różny zawód, tak, strzałeczka. Czyli cóż, do koloru, do wyboru. Co kto sobie życzy. W drugiej skrzynce magazynki są stalowe. Podejrzewam, że to będzie miało jakiś wpływ na cenę, bo żeśmy jedną skrzynkę kupili drożej. O! Uwielbiam zapach. Papier LIK PKB, cokolwiek by to miało oznaczać. Są pasy nośne, również fabrycznie nowe. Proszę bardzo, cecha producenta, 68 rok. Jak najbardziej. Ale to jeszcze nie koniec tej historii, bo oprócz pasów powinniśmy gdzieś trafić na olejarki. Tam. Tak. Są i olejarki typu sowieckiego, więc nie te dwukomorowe polskie, ale oryginały zapaprane pięknym smarem. Nie będę rozkładał. Niech one sobie tak zostaną. Każdy dostanie swoją olejarkę i pozostawię nabywcy przyjemność rozkonserwowania owej. I szukajmy ostatniej części wyposażenia, czyli kompletów. Nie będę się doktoryzował nad tymi kompletami do czyszczenia broni. Znajdźcie sobie gdzieś na YouTubie film, który będzie opisywał funkcje poszczególnych elementów tegoż zestawu. Bo to nie jest takie hop-siup. Owszem, tutaj nakładamy pakuły i sobie tym czyścimy. To jest sprawa prosta. O, na przykład do czego służy ten mały, delikatny wybijaczek? Albo jeszcze rzecz ciekawsza. Cóż to za śrubokręcik? Wiecie, jak są takie multitule, które mają tysiąc funkcji, taka karta życia to się nazywa, to jest jeszcze lepsze. To też wam pozostawiam przyjemność, że tak powiem, rozkminienia, co do czego służy. Natomiast to ma co najmniej 5 różnych funkcji. Szczoteczka i to by było wszystko. Tak. To do czegoś służy. Tym coś się robi, zobaczcie, nie bez powodu jeden otwór jest tu, drugi tu. Ale to już, szanowni widzowie, sobie sami to obejrzą na zupełnie innym filmie. Tak, tak więc podsumowując, tak, panie operatorze, podsumowując, w tym pięknym bałaganie mamy 20 sztuk rosyjskich, sowieckich AKM, w które za chwilę wejdą na stan sklepu i zapraszam. Bardzo dziękuję.